poprzednim odcinku. Siema, Bonio. Grzesiu, Boni. Jest on. O, ty skurwysy nie masz. Dawaj, jego stary tak zwany. Załóż to. Żadne pozwy się nie będę bawił, będziemy się napierdalać. Spójrzcie tak wprost. Bracia pierdolec. Bonio. Okej, mamy miniaturkę. Helbet, chcemy awansu. Będę trzymał kutonga. O mój dobry żelbet, co tutaj się dzieje? Miałabyś na chwilę zrobiła sobie... Nadzieję. Kurwa. O, dobrze. Co to kurwa, Walas? Kurwa, Walas! Tomek Walasek! Yes! Walas radość szczęście przyniósł. Nie ma Oscara, to nie ma kto ryczeć. Kurwa. Jeszcze łowi! No, dobrze jest! O! Ja. Jest, urwał! Ale parka są, takie są. Jest! Brawo! Ja pierdolę. Widzowie się odjebało tak, że nasz zawodnik uderzył, konkretnie Mati, jeszcze tam rywal dotknął kurwa i samobój chyba, ale gol. Rozpoczynamy analizę przedmeczową. To jest pusta kartka na rozmyślenia w trakcie spotkania. I w przerwie. Miejmy nadzieję, że tak wygląda kartka z taktyką FC Sołtysa. Tu rozpisane dwie pierwsze koncepcje, to już Bonio będzie musiał wyblurować na skład. Tutaj trzecia koncepcja. Tam nie ma tej koncepcji, niestety. Także tutaj, mam nadzieję, że tam jest element koncepcji. Tutaj nasze błędy, jedynka, dwójka, a nawet screeny porobione na komputerze. Komputer ten, ze sobą. Oczywiście. Laptop w przerwie będziemy analizować od razu. Jedynka, dwójka, to były błędy, które popełnialiśmy w poprzednim spotkaniu, które doprowadziły do wniosku, że do następujących wniosków, które poruszamy już poza anteną. Poza anteną, tak. Dziękuję. Dali, Maciek mnie pyta. Zdał maturę. O, gratulacje. Dzięki. Ustny dzisiaj, ile procent? Kurwa. Nie wiem, nie, ja ustny miałem w szkole polskiego. Ustny miałem rok temu z polskiego. To ile procent? Kurwa. Chciałem powiedzieć tylko tyle. Chuj w nich. Chciałem powiedzieć, że koszulki z żelbetonu się nie nadają do smażenia frytek. Nie polecam w chuj. Ale bardzo, bo jeszcze on też zdał maturę. Ustno. No. Zdałeś maturę ustną? Odnotki były się brałem ustne ćwiczenia z matką były od dobrych kilkunastu lat. Ale przychodzi taki moment, że spotykasz takiego człowieka, który nie patrzy, jak wyglądasz, tylko jakim jesteś. Koniec tematu. Koniec tematu. Tu można wałkować i pierdolić te populizmy. Bo to są populizmy. Ja mówię rzeczy, teraz powiedziałem rzeczy, które ludzie chcą usłyszeć. Które są prawdziwe, ale ludzie też chcą je usłyszeć. No. Prawda jest taka, że jak wyjdziesz na melanż, dobra dzióbka zobaczy, że masz chujowe buty, to masz przejebane i nie poruchasz, walisz konia. To jest też prawdziwe. Też powiedziałem teraz prawdę. Takie jest życie. Takie jest kurwa życie. Ale może chodzisz do złych klubów. Może trzeba iść do klubu książki kurwa i wina. Poczytać książkę, jakąś bibliotekarkę. Wydupcyć na jakiejś pierdolnej komodzie. Dawaj. Kurwa, kagę na mnie napluł. Nie? Nie. Ty Czesiek, robisz ten kurwa plan? No zaraz, muszę czas nastawić, Czesiek. Oje, zaczynamy po miesięcznej chyba kurwa przerwie niegrania. Miło wrócić na boisko. Może nie konkretnie na to, ale miło. Masz kurwa ten. Poczuć murawę pod podeszwą. Buty halal, kurwa. Patrz. Co? Buty halal. Nie, ale chwila. A mnie chciałem jeden. Wyjebać ci, zaraz nie wejdziesz na to boisko. No dawaj, kurwa. Chodź. Nie będę trenera, trener nie będzie pił zawodników. Skiery pała? Literalna pała na plecach. Powiem wam, na razie to chodzi. Ale maszynę zrobiliśmy kagę. Podziękuję ci później. 0-0. Ale patrz co robi. Tak, też ten majsterz ty. Bartosz Jaro. Taktyka to uwzględniała, nie? Że musimy iść na samotny rajd w Ryga. No nie, ale mówiłem do Michała, żeby sobie poszedł na lewą, żeby mógł sprawę udowodnić. O! Ulubieniec fanów. To boisko, no. Ten kurwa z sznurówki ma rozwiązane. Z Gavi. O! Dobrze, brawo! Yes! Ale potwora zrobiliśmy tagę, ja pierdolę. Brawo panowie, o to chodzi. A po brzuszku? Martwi nas pewna kwestia, Łukaszu.
No może matki teraz ze sobą. To już takie niefortunne w kół. To już takie niefortunne w kół. Ja pierdolę. Jak się z tego wytłumaczysz w ogóle? Czekaj, bo nie widać. Niefortunne w chuj kat taki, słońce praca nie takie. Praca na infolinii PKO. Uderz! Uderz! Za dużo. Yeah! A, to za dużo! Ale z maszyny! Za dużo barbakanu chyba! 2-0, a strzelcem drugiej bramki dla Żelbetu jest... Oskar! Stoczek! Oskar! Stoczek! Stoczek, Stoczek, Stoczek! Bramki jest barbaka! Dziękujemy i czekamy na następnych sponsorów. Kurwa! Wykończyć. Ale dzisiaj te piły na lewą stronę były. Jest! 3-0 Wojtu Śpitko! Ale to chodzi, ale to chodzi. Ja pier... Dzwonił do mnie ten. Ty tu nagraj, patrz lepiej. Ty, boczki ci kurwa. Ej, dzwonił do mnie Leo Messi wczoraj. No. I powiedział, żebym mu przelał ten. 200 na, bo do Decathlona musi iść po buty, bo robi trening z chłopakami z Raby Doptyca jutro rano. I co, i pomogłeś koledze? Przelałem. No i to miły jest. Woda z Carrefoura, ta Sudety Plus. Niegazowana. Iść kurwa, iść kurwa. Konflikt z trenerem. Te... Nie mogłem. Jeden z nich. O! A kto, Bonio? Patrzę, jakaś tam piłka wystawiona i ja tak... A kto strzelił? Miszka. Miszka, dobrze, brawo! Tak, dobrze, tak. Zrób tak jeszcze raz! Aj! Jeszcze! Jest! Jest! Na razie najciekawszą rzeczą jest ten pierdolony samolot, kurwa, który tam sobie leci. Ciekawe, czy będą klaskać po wylądowaniu. O chuj! Brawo! Podejdź, podejdź! No kurwa, gruby jest wolny. Essa, jest i on kurwa, snajper, pierdolony Robert Lewandowski kurwa, ale dzisiaj to jest Romelu Bukaku, pierdolony Krystian Opach kurwa w koszulce, w której robi frytki. No co innego może robić? 6-3? To już 7! A widzowie, bo to gol chyba był, nagrany raczej tak, ale nie wiem co się odwaliło, ale gol jest. Mamy 7-3, brawo Romelu Bukaku. Kurwa. Prawa ręka. No kurwa, Wojty, dobrze! Mogę mi nie wcie... Oj. Musisz! Yes! Yes! That's how poppin! Dobrze! 8-4? 3. Dobrze! I ogień, miodu daj! Oj! Yes! Yes! 9-3? Chodź, ja... Nagrywaj. Nie będę tego nagrywać dalej. Ale wszedł teraz przez kurwysyn Bonisław. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść.